Siemaneczko, w 19 części Let's Play Mafia 2 DLC Przygody Joe. Jesteśmy w trakcie pościgu za świadkiem. Chodzi oczywiście o tą akcję, kiedy Vito został zatrzymywany przez psy w związku z tymi kartkami na paliwo. Wiecie, fajnie to się wszystko zapowiada. Dobra, gościu próbuje nam uciekać w tym momencie. Załatwiliśmy jego ochronę. Załatwiliśmy jego ochronę, teraz musimy załatwić jego, znaczy... tak, dobra, mam go zabić, dobra, okej. Mamy go zabić, bo poprzedniego świadka, mniej ważnego jak się okazało... nie mogliśmy zabijać, nie? Tam mieliśmy go nastraszyć, matko, dobra. To gnoja. Trzeba załatwić. Czy my wjechaliśmy na lód? Proszę, proszę. Kurwa. No właśnie, takie są skutki jazdy na lodzie, kurczę. Dobra, no zobaczymy, co się da tutaj zrobić. Spokojnie, Joe, spokojnie. Liczę na jego błąd jakiś, że gdzieś wpadnie. Spokojnie, spokojnie, Joe. Zaraz go dorwiemy, ale kurczę, fajny motyw, nie? Teraz się zapowiada na najlepsze DLC. Przygody Joe. Dobry motyw. Chciałbym go zepchnąć do wody, gnoja, ale nie bardzo się da. Głównie na auto mamy, no fakt, on ma lepsze auto, kurczę. No dobrze, no ale dobra, jakoś się... No i kurwa, pięknie. To się wepchnąłem do wody. Okej, jesteśmy z powrotem. Gnoja trzeba załatwić jakoś. O, tylko musimy uważać, bo kurczę, ten lód nie tylko jemu może przysporzyć sporych problemów, kurczę, tylko nam również. Już się o tym boleśnie przekonałem. No, wypad. O, shit. Ale mnie też pewnie zabiło. Okej. Jeszcze osiągnięcie wpadło elegancko, dobra. No i o to chodzi. Dobra, mamy pojechać do baru, okej, dobra, i tak odcinek leci do montażu. Takie życie. Ale... Dobra, ja... O kurwa, zakładam, że chociaż... Nie, chciałem tam doskoczyć, bo tam autko jest. Ale tam, kurczę, dobra. Nie bardzo wiem, którędy mam iść. Szczerze mówiąc, spróbujemy tędy. Przedostać się tam jakoś. Ale bardzo fajny motyw. Kurczę, no naprawdę, jak na DLC-ka. Właśnie takie DLC-ki powinny wychodzić. Niby wczoraj dopiero zaczęliśmy, a już bardziej mi się podoba niż ta cała zemsta, czy tam zdrada i vendetta Jimmy'ego. Jest problem. Kurczę. Nie wiem, jak się przebić na drugą stronę. Chyba się nie przebiję, muszę wrócić tędy, co przyjechałem. No to kurczę, to jej, to gówniano. Troszeczkę gówniano, chyba że jakbym tam dalej poszedł. Może. Lód trzeszczy, proszę, proszę, postarali się. Jak powiedziałem, że ten kawałeczek to DLC już bardziej mi się podoba niż tamte dwa poprzednie razem wzięte, bez kitu, naprawdę. Zapowiada się ciekawie. A zobaczmy sobie statystyki. 0% cały czas. Cholera wie. Niby już trochę zrobiliśmy, nic się dalej... Może to cały czas jest jedna misja, więc dlatego nic w procentach się nie ruszyło. No zobaczymy. Na razie zapowiada się bardzo, ale to bardzo, bardzo miodnie. Żebyśmy gierki nie przechwalili zaraz. Tędy przedostanę się na most, prawda? Teoretycznie bez problemu, idealnie. Teraz jeszcze poproszę jakiś samochód, no ale niekoniecznie może policję. No
Może... O, fuck! Musiał odjechać akurat. Dobra, wysiadajcie. Taksówka, niestety muszę wziąć taksówkę. Sayonara. Będzie problem z policją? Nie wiem, to świetnie. A nie mogę wyłączyć radia, zobaczcie. Joe sobie śpiewa. Okej. Dobra. Umili nam drogę, co? Niech i tak będzie. Okej, dobra. Zdejmijmy sobie ograniczenie, policja jest już daleko. Więc myślę, że możemy spokojnie depnąć. No, ale to jest szaleństwo, bo nie chciałbym się tutaj gdzieś śmiertelnie rozbić, bo przez ten lodowiec znowu wracać to jakaś masakra. Z drogi, oj, oj, oj. Dobra. No, nawet galancie niby z górki, ale tak sylweczka. Ładnie, ładnie się rozbuchała. Wiadomo, kurczę, no chociaż mógłbym się pokusić o ten mandacik, ale czy chcę? Mogę chcieć w sumie. O, co się stało? Shit. Nie wiem. Ani się nie domyślam. Dziwny slack? Ragdoll? Nie wiem. Dziwne to było w każdym bądź razie. Bardzo dziwne. No, pieprzcie się ode mnie. Wracam po dosyć ciężkiej misji. Znaczy, no bez przesady, nie jest jakaś super ciężka, ale... Ale jednak, ale na pewno dając... O, fuck. Dobra. Trochę zatrzymaliśmy się na tym gościu, no i dobrze. Zrobił za amortyzację świetnie. Zaraz będziemy na miejscu. Dobra, gdzie tu się do tego, kurczę, baru wchodziło? Z tej strony, tak? A, tutaj już nogą nie mogę otworzyć drzwi. Dobra. Hey, you wanna argue with the boss, Henry? Huh? I didn't think so. You just worry about that leg of yours. All right, I'll see you. Well? It's done. All right, good job. So, what's happening with Vito? We got him the best lawyer in town. He'll be out in no time. For your crimes against the people of this city and of this great country, this court hereby sentences you to 10 years in a federal penitentiary. Shit! Fuck! What the hell? You said he was gonna get off. First of all, lower your fucking voice. Second, we'll talk about it tomorrow. Not now. Go home and cool off. Come back in the morning, you understand? Yeah, whatever. Ej, gościu. Zabiłbym cię z chęcią drugi raz. Dumb son of a bitch. Who the hell is this now? Yeah. Joe, listen to me. Henry, you hear what happened to Vito? That little cocksucker said he was gonna take care of everything, and then Joe, he goes, shut your mouth and listen to me. Look, I'm sorry about Vito. There was nothing I can do. But you gotta listen. You just made Lucas hit list. What's that supposed to mean? It means they're gonna kill you. That's how it happens, Joe. You must have pissed them off good. You probably got about 5 minutes before the guys show up. Yeah? Let them come. What the hell do I care? Oh, what are you gonna do, tough guy? Kill him? And then what do you think's gonna happen tomorrow? Look, you got two choices. You can either skip town, or you can stay and die. And hey, Joe, what you did for me at the distillery, we're even now. 5 lat później. Czyli... O kurcze, Joe jednak uciekł. Hey! Look at this guy. Jeez, you ain't changed a bit. What the hell are you wearing? What? You mean my disguise? Yeah, it's about as subtle as a kick in the nuts. All right, all right. So how's my place? Like I told you on the phone. It's just like you left it. Here's the keys. Nice. And how about that job we talked about? Don't worry. I got more than enough work for both of us these days.
want a lift? Nah, thanks. Think I'll grab my own. No proszę, ej, no bez kitu, jak normalnie. Jak. O, jeszcze osiągnięcie. Jak normalnie gierka fabularna, pięknie poprowadzone. Kurczę, fajnie, w chuj, naprawdę. Okej. Dobra, spoko. 1000 dolców, miło, 1,5 klocka mam. A tutaj, aha, tutaj nic więcej nie ma. Tylko tutaj to przede mną, tak? Co to jest? Samouczek, witaj w cywilizacji, stary. Kiedy byczyłeś się na południu, ja pilnowałem ci mieszkania i całej reszty. Zostawiłem ci wózek przed dworcem. Będziesz mógł się przejechać po okolicy i zobaczyć, co się zmieniło. Tylko nie kozacz. 5 lat to za mało, by niektórzy ludzie zapomnieli, co zrobiłeś. Jak skończysz podziwiać widoki, możesz od razu brać się za robotę. Na pewno znajdą się dla ciebie jacyś pracodawcy. No i sobie samochód i rozejrzyj po mieście. Okej, żaden problem. No problem. Ciekawe dokąd... O, misja czasowa? Aha. A tutaj już problemy czekają. Hey, tons of fun. Where you going? Yeah, you forgot to pay the toll. That'll be $5. Wrong guy, wrong day. O, dobra, 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 spokojnie, zaskoczyli mnie. O, jakiego koksańca im dał. O, nieźle, Joe. Pięknie. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie, elegancko. 200. Dobra, O, tutaj też są punkty, spoko. Dobra. Elegancko. No i po robocie, panowie. Dobra. No i samochód, okej, żaden problem. No proszę, najlepszy wybierałem, o to chodzi. O to chodzi. Wsiadamy jak najbardziej. W każdej misji zabijać przeciwników. Tak, tak, robota wykonana, coś się zawijać. Gdzie jedziemy? Do mieszkania, dobra. Okej. Ale bez radia, no. Ale proszę się nie pchać, naprawdę. No kurczę, to mi się podoba, wiecie, połączenie punktów z jakąś ciekawą fabułką. Lepiej to zrobili, przynajmniej jak na razie, niż w DLC z Jimim. Jednym i drugim. No zobaczymy, mam nadzieję, że się nic nie skiepczy, tylko jeszcze bardziej wszystko się ładnie rozwinie. Znaczy, tutaj też dlatego, że bohater jest Joe, nie? Który brał intensywny udział w fabule głównej, no a Jimmy, no Jimmy'ego dopiero poznaliśmy w DLC, więc to też ma wpływ, ja to rozumiem jak najbardziej. Ale mimo wszystko o wiele bardziej mi się to podoba, naprawdę. Zobaczymy, mam nadzieję, że misje nie będą identyczne jak w poprzednich DLC-kach, że jednak będą się różnić, kurczę. Myślę, że tak, że ta fabuła będzie przede wszystkim w to jakoś tak bardziej wgryziona. To wszystko będzie tak, wiecie, ładnie połączone, pięknie, płynnie z fabułką. Tak bym obstawiał. Ale patrzcie, tego nie wiedzieliśmy, że Joe poszedł, kurczę, na 5 lat w inne rejony. Przynajmniej ja nie kojarzę takiego motywu. Lagi mam. To mi się nie podoba, tak przez chwilę miałem. Chciałbym zaparkować. Czekajcie, a mogę go... O, zaparkujmy w garażu, dokładnie. Dobra. Spoko. Samouczek, pamiętaj, aha, możesz skorzystać, tak jest. Dobra, rozpocznij kolejną misję. Legendę chciałbym zobaczyć. Bruskiego, Charlie'ego, Ediego, Tony'ego, Rocco, Giuseppe, Martiego. Czasowy punkt kontrolny, okej. No kurczę. Nie tylko od 2 osób, jak w poprzednich DLC-kach, tylko naprawdę lista osób, które znamy chyba nawet wszystkie z fabułki. Rocco, nie, choć nie, Rocco był, tak, był. Tony? Gdzie Tony'ego? No Tony'ego nie kojarzę, Marty wiadomo, Giuseppe też, Giuseppe chyba ten od zamków otwierania.
Bruski to jest, no wiadomo, złomowisko. Charlie. Eddie to też wiadomo. Charlie'ego nie kojarzę. To niego. Tych dwóch takich. Dobra, koło mamy tutaj, bo tak się zagadałem. Te to jest Tony, tak? O, to przekonamy się. Już w 100% kto to jest Tony. Koniec interesów. Cześć Joe, musiałem poprosić o przysługę, żebyś mógł w to wejść, więc nie spierdol sprawy. Mam akcję z Derekiem, chodzi o trefne fury. Będzie z tego sporo forsy do podziału, ale najpierw trzeba się zająć konkurencją. Jakieś gnojki za krótkie, żeby z nami zadzierać, otworzyły magazyny Midway. Jedź tam i podpal tę butlę. Tę budę. Zamknij ich interes, a my zadbamy o ciebie. Sukinsyny nie będą nawet wiedziały, co ich trafiło. Udaj się do magazynów Midway i likwiduj konkurencję. Akcja z Derekiem, czyli czekaj. Tony to jest ten mięśniak? Zaraz się przekonamy. W sumie dawaj mi garaż, skoro już tutaj jestem. Może być. Dokładnie. Daleko to jest, no kawałeczek drugi stąd. Ale no to się zapowiada naprawdę interesująco, kurczę, i sporo tego jest. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. I o to chodzi, jak najbardziej. Poprzedniej DLC-ki pierwszy trwał 8 odcinków, drugi 9, chyba tak. Tak. Więc zobaczymy, ile ten będzie trwał. W tych granicach jakby trwał, też byłoby bardzo spoko. Chociaż może być trochę dłuższy, zobaczymy, jak to się już skończy toczyć, nie? Bo Vendetta na przykład bardzo mnie znudziła swoją powtarzalnością. Ale dobra, tutaj na razie zapowiada się miodnie. Ale pytanie, czy ja będę miał jak spalić tą budę? To jest też dobre pytanie, nie? Nie, mam zniszczyć samochód, dobra. My sobie poradzimy z samochodem. Wystarczy tylko w bak strzelić. Dobra, no tutaj wolę, żeby mi... O! Ale poproszę na razie z krótkiej. Dobra. Okej, zaczynamy panowie zabawę, co? Spokojnie, zaraz zniszczymy ten samochodzik. Dobra. No pokażcie się. Dobra. Elegancko, jestem poszukiwany za co? No come on. Dobra, no i pięknie. Mieliście coś ciekawego? Czy nie bardzo? Jak najbardziej sobie to podniesiemy. Broń się tu przyda na bank. Dobra, te auta mamy zniszczyć, tak? Jest tu jeszcze jakieś towarzystwo nieciekawe? Gdzie mają baki paliwa, co? Dobra. To chyba wystarczy, prawda? Dobra. Elegancko, czas się zwijać. No i o to chodzi, dobra. W takim razie spadamy teraz, tylko nie wiem czemu jestem poszukiwany, jak tutaj policji w ogóle nie było, czy... Oh shit. Użyli się chyba panowie. Dobra, my bierzemy autko i stąd zawijamy. Ale wsiadaj tutaj. Dobra. Sayonara. Frajerzy. Ja już nie było sensu z nimi walczyć. No, można było sobie podrobić amunicję, no ale bez przesady. Stać nas, mamy półtora klocka przy sobie, więc easy. Dobra, robotę zakończymy i w sumie chyba będzie blisko, żeby się przebrać jak coś, prawda? No to świetnie. No, uwaga. Dobra. Może sobie nawet drugą misję zaczniemy? Nie, chociaż nie bardzo, bo ja robiłem cięcie, kurczę. Nie bardzo. Dobra, więc skończymy tą misję. Goldzik elegancko. Rozpocznij kolejną misję. Spoko, 90 dolców. Kolejna misja jest od dalej od Tony'ego. Spoko.
Albo od Martiego też, dobra, Martiego zrobimy, ale to w następnym odcinku, bo jak to pomontuję, to będzie z 20 parę minut, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Kurczę, zapowiada się świetnie, oj miodnie. Dobra, no już bez owijania, trzymajcie się i cześć.